Попросту stworzyła się taka z ludzi, z panów, którzy w wojsku służyli, taka swoista armia, jak gdyby lwowska. Także wychodzili, wracali do domu, ale rano się zbierali w jednym miejscu, no i te pilnowali, pełnili służbę jak najbardziej. Myśmy byli przerażeni, no, kobiety gdzieś starali mężczyźni ukrywać nawet i ten, chodziło o to, że obstrzał był niesamowity. Prawie w każdym domu na strychu był jakiś strzelec ukraiński, który wypatrywał cele. I na przykład koło nas było takie przejście z ulicy na ulicy i było wielu miejsca, gdzie kto przechodził, to padał. Okazało się, że na strychu był specjalny strzelec w tym miejscu i właśnie tam była taka zasadzka. Ojciec później nas przeniósł na inne miejsce, bo się bał, no bo trudno jest w ogóle z domu nie wychodzić. Ale to było dość tragiczne. No i naprawdę, naprawdę chłopcy tacy 14-letni, 12-letni uciekali z domu. I gromadzili się gdzieś skąd i zbierali broń. No przyszli i ginęli. Ale wszyscy byli tacy porwani patriotyczną myślą, no bo to było dość okropne.